Moim i Państwa gościem jest Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik rządu Beaty Szydło. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, Komisja do Spraw Energetyki, Klimatu i Aktywów Państwowych to jest ta komisja, w której pan zasiada. To jest ważne w kontekście tych tematów, które dzisiaj będziemy poruszać. Rząd wprowadza jednorazowy dodatek w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych na zakup węgla. Problem w tym, że tego węgla brakuje, czyli można powiedzieć, że rząd daje pieniądze na węgiel, którego nie ma. No właśnie, jeśli węgla zabraknie, to co? Ja myślę, panie redaktorze, że pytanie jest źle postawione, ponieważ węgiel jest dostępny na rynkach międzynarodowych i ten węgiel do Polski powoli napływa, jest kontraktowany. Zresztą pan premier Mateusz Morawiecki wydał stosowne polecenie spółkom Skarbu Państwa, aby taki węgiel kontraktowały. Wiemy doskonale, że zużycie, które jest potrzebne do zaopatrzenia gospodarstw domowych, wynosi około 15 milionów ton węgla rocznie. Tego węgla z Rosji i tą lukę rosyjską, którą musimy dzisiaj zasypać, przeważnie mieliśmy około 10 milionów ton. W tym momencie zakontraktowanego węgla jest około 10 milionów ton. W związku z tym ta luka w jakiś sposób jest zasypana z każdym kolejnym miesiącem będą źle postawione, bo myślę, że jest bardzo dobrze postawione, bo wystarczy pojechać poza Warszawę. Pan też zresztą z Warszawy nie jest i tam jednym z głównych tematów jest to, jak ogrzać domy zimą. A powiem panu i Ja muszę uzupełnić, panie redaktorze, to czy pytanie jest rzeczywiście zasadne z uwagi na dyskusję, która toczy się w przestrzeni publicznej. Natomiast ja chciałbym wszystkich uspokoić. Rząd robi wszystko, aby tego węgla nie zabrakło. Jest on kontraktowany na rynkach światowych, jest sprowadzany z innych również kontynentów, z Kolumbii, Wenezueli, Indonezji i ten węgiel do Polski płynie. Także tak, węgla na pewno w tym momencie już płynie. Część kontraktów już jest zrealizowanych, część dopiero będzie dopinanych. Jest pan w stanie powiedzieć, że węgla na pewno nie zabraknie? Rząd robi wszystko, żeby go nie zabrakło. Natomiast, natomiast powiem jedną rzecz, panie redaktorze. Na rynkach światowych węgiel jest dostępny i ten węgiel jest kontraktowany. Polska ma możliwości kontraktacyjne. Spółki Skarbu Państwa w to się zaangażowały. Ale to jest mydlenie oczu, dlatego że chociażby polskie porty nie są przygotowane na taką przepustowość. Poza tym węgiel też nie może być transportowany, bo na przykład PKP nie jest przygotowane do tego, by rozwozić, dostarczać ten węgiel. I tutaj pan dotknął, można powiedzieć, kluczowego tematu. Nie jest problem z węglem, bo węgiel na świecie jest dostępny i węgiel na pewno do Polski będzie odpowiednia jego ilość zakontraktowana. Natomiast pytanie, jak go dystrybuować rzeczywiście, czy nie dojdzie do jakiegoś klinczu w portach. I tu jest jakby w tym momencie toczy się dyskusja. Rząd pracuje nad tym, aby pracować możliwie najlepsze rozwiązania. Odbyło się w ostatnim czasie przecież pod kierunkiem pana premiera Mateusza Morawieckiego z udziałem pana premiera Jacka Sasina, pani minister Anny Moskwy, spotkanie w Katowicach, w tym właśnie również w temacie. Rząd robi wszystko, aby te drogi przeładunku udrożnić. Porty rzeczywiście moce przeładunkowe mają na poziomie w skali rocznej około 8 milionów ton. To jest skala roczna. W tym momencie zostało nam ostatnie kilka miesięcy, w związku z tym one w jakiś sposób te możliwości przeładunkowe się kurczą. Rząd robi wszystko, mówi pan, ale pytanie z jakim efektem? No, widzimy chociażby w ostatnich godzinach, że ustawa o maksymalnej cenie węgla, która nie zdążyła wejść jeszcze w życie, a została podpisana przez prezydenta, zostanie zlikwidowana. To powiedziała minister Moskwa. To jest poważne działanie rządu w obliczu kryzysu zagrażającego węglowego, że rząd, później rząd przedstawia ustawę, Sejm ją uchwala, prezydent podpisuje, ona nie zdąży wejść w życie, już zostaje usunięta, bo nikt nie miał pomysłu, jak rozwiązać ten problem. Panie redaktorze, to jest tak. My dzisiaj jesteśmy w obliczu trudnej sytuacji, stajemy w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej. To nie jest problem tylko i wyłącznie Polski, ale całej Unii Europejskiej. Wiele krajów zachodniej Europy boryka się również z podobnym problemem jak Polska. I powie pan to dzisiaj tym, którzy nie będą w stanie. Panie redaktorze, proszę mi pozwolić dokończyć. My robimy wszystko, aby tego węgla nie zabrakło. I tak jak panu powiedziałem i jakby zaprzeczyłem tej tezie, którą pan na początku postawił, że węgla ma braknąć. Nie, węgla nie zabraknie, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, żeby tego węgla nie zabrakło. Natomiast w kontekście tych zarzutów, które pan przed momentem podniósł, ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, szanowni państwo. To, że rząd rzeczywiście zmienia możliwości wsparcia dla gospodarstw domowych, z tego dodatku, który miał być kierowany do pośredników, czy do firm, które dystrybuują węgiel, na dodatek węglowy, który będzie kierowany bezpośrednio do gospodarstw domowych, to tylko i wyłącznie świadczy o odpowiedzialnym działaniu rządu, o działaniu, które ma odpowiadać,
odpowiedź na, nabrać wątpliwości. Na zapotrzebowanie tak naprawdę obywateli. Poważnym podejściu. Ten dodatek, który został przyjęty jakiś czas temu, dosłownie kilka tygodni temu, rzeczywiście się nie przyjął, ponieważ ci pośrednicy autoryzowani, którzy mieli wziąć udział w tym całym systemie tworzenia struktury dystrybucji. Wszyscy mówili o tym od początku, ostrzegali. No niekoniecznie. Były prowadzone konsultacje, były prowadzone rozmowy. W tym momencie doszło rzeczywiście do jakiegoś zblokowania tego systemu, który miał powstać. W związku z tym odpowiedzialny rząd podejmuje odpowiedzialne decyzje i stara się elastycznie również reagować na to, co się dzieje na rynku. Że rząd podejmuje odpowiedzialne decyzje, odpowiedzialny rząd, no nie zmienia to obrazu tego, jak to wygląda. Chciałbym jeszcze narysować to, jak wyglądało, pozwoli pan tylko, że dokończę. Jak wyglądała komunikacja w rządzie w tej sprawie? Onet i Radio Z ujawniają korespondencję pomiędzy ministrami. Tak 24 lutego minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę pisze do Jacka Sasina, że może zabraknąć dostaw węgla kamiennego. 1 marca Jacek Sasin odpowiada już minister klimatu i mówi, że istnieje realne ryzyko zagrożenia braku dostaw węgla kamiennego i nawet szacuje, że to będzie 3 miliony ton węgla. Tyle będzie wynosiła ta luka. 3 marca na biurko premiera trafia już pismo z tymi ostrzeżeniami i tam jest prośba o pilne podjęcie decyzji o utworzeniu rezerwy strategicznej węgla kamiennego. Co robi Mateusz Morawiecki? Podejmuje decyzję 8 maja, czyli przez ponad 2 miesiące premier nie robi nic. A pan opowiada, że rząd robi wszystko, by sobie z tym problemem poradzić. Naprawdę? Panie redaktorze, obecnie mamy kryzys energetyczny w każdej dziedzinie, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską i gospodarkę światową. Pan doskonale wie, że są niedobory na rynku węgla, na rynku ropy naftowej, na rynku na innych również rynkach, jeżeli chodzi o zasoby surowcowe. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel, tak jak powiedziałem, Polska tak naprawdę jest zabezpieczona. Gdyby nieodpowiedzialne działania rządu i podjęcie proaktywnej polityki, tutaj nikt nie mówi, tak jak to wcześniej nasi poprzednicy wielokrotnie powtarzali, że nie znają przycisku, który mają nacisnąć, nie wiedzą, gdzie jest przycisk, które powinni nacisnąć, aby uwolnić Polaków od inflacji, aby uwolnić Polaków od problemów. Nie mówimy ludziom, żeby się ubezpieczali, tylko podejmujemy konkretne działania legislacyjne, które mają wesprzeć polskie gospodarstwa domowe. Ale premier nawet się z panem nie zgadza, bo premier w sobotę powiedział, będziemy mieli w najbliższych tygodniach i miesiącach problem z dostępnością węgla, a pan mówi, że jest. Ale ja, no to do, nikt węgiel, się zdecyduje, węgiel, ale czy węgiel ale, jest, czy go nie ma. Panie redaktorze, węgiel na rynkach światowych jest dostępny i mamy go skąd zaimportować. I to już panu na samym początku tej naszej dyskusji powiedziałem. Stąd też w proces jego kontraktacji zostały zaangażowane spółki Skarbu Państwa. I jakby ten temat jest jakby załatwiony. Kwestia jest jego dystrybucji tutaj w kraju. Jest w tym momencie organizowana sieć dystrybucyjna. Jest organizowana sieć dystrybucyjna tak, aby ten węgiel rzeczywiście mógł być dostarczony do każdego, kto tego węgla naprawdę potrzebuje. Czyli rozumiem, że tak naprawdę nie ma zagrożenia. Ja się cieszę, panie redaktorze, że pan dzisiaj walczy o węgiel. Ale wtedy, kiedy my, jako Prawo i Sprawiedliwość i cała Zjednoczona Prawica, mówiliśmy o tym, że ale ja nie węgiel jestem powinien, żadnym aktywistą, który walczy o cokolwiek. Że, jestem dziennikarzem, który pyta i ja wiem, tylko że o traktowanie my od samego początku jako Zjednoczona Prawica mówiliśmy, że podstawą tak naprawdę miksu energetycznego w Polsce powinien być węgiel i gospodarka węglowa. Szydło, ale oczywiście, że tak. Morawiecki nie był co do tego zgodny, bo chyba nikomu do tej pory nie udało się tak skutecznie wygasić polskiego węgla, polskich kopalni, jak zrobił to rząd Mateusza Morawieckiego. Panie redaktorze, ja nie słyszałem, żeby stanowisko Zjednoczonej Prawicy się tutaj zmieniło. A Mateusz Morawiecki jest częścią Zjednoczonej Prawicy i dlatego uważam, że na pewno realizuje politykę również naszego obozu politycznego. Także mam wrażenie, że to szpila wsadzona prosto w serce pana premiera, bo premier chwalił się wielokrotnie, chociażby w 2018 roku. W czasie, kiedy Beata Szydło mówiła, że węgiel jest przyszłością polskiej gospodarki, premier mówił, jesteśmy coraz mniej uzależnieni od węgla i chwalił się tym. Ale panie redaktorze, no chwaliła się tym przede wszystkim Unia Europejska, która kazała nam zamykać kopalnie, która kazała nam redukować wydobycie. I dzisiaj, szanowni państwo, gdybyśmy rzeczywiście wsłuchiwali się w te głosy unijnych technokratów, bylibyśmy w rzeczywiście dużo gorszej sytuacji. Natomiast Polska od samego początku prowadziła suwerenną politykę energetyczną i mówiliśmy, że my na pewno z węgla nie wycofamy się, nie postawimy wszystkiego na jedną kartę. Nie, że nie postawimy wszystkiego. To dlaczego nie jesteśmy w stanie w tym momencie szybko zwiększyć wydobycia polskiego? Już panu powiem. Nie postawiliśmy wszystkiego na jedną kartę, nie postawiliśmy na odnawialne źródła energii tylko i wyłącznie. Oczywiście one z roku na rok swój udział w miksie energetycznym zwiększają, bo ja przypomnę, że na przestrzeni ostatnich 7 lat ilość prosumentów, którzy korzystają z fotowoltaiki, wzrosła do ponad 1 miliona osób. Wcześniej to było 20 tysięcy za czasów Platformy Obywatelskiej. My doprowadziliśmy, udział tego OZE jest dużo większy. Kopalniach. Natomiast pan doskonale wie, jeżeli pan się interesuje górnictwem, że proces inwestycyjny w kopalni trwa i on wymaga czasu, tak
naprawdę rok, półtora roku, aby przygotować nową ścianę do wydobycia. I o tym mówią oficjalnie również związki zawodowe, o tym mówią górnicy. Natomiast możliwości już teraz zwiększenia wydobycia, również zintensyfikowania wydobycia w ramach tych możliwości inwestycyjnych, które były prowadzone przez ostatnie lata, również jakieś są, ale jesteśmy w stanie zwiększyć to wydobycie nawet do 1,5 miliona ton węgla rocznie z własnych zasobów. Czy gdyby premierem dzięki temu, że kopalni nie zlikwidowaliśmy. Udałoby się według pana szybciej rozwiązać ten problem, bo podejmowałaby inne działania, jeśli chodzi o polskie górnictwo? Panie redaktorze, ale nie wiem, dlaczego tutaj jest stawiana próba postawienia jakiegoś muru. My jesteśmy jednością, Zjednoczona Prawica jest... To widać na co dzień. Zjednoczona Prawica jest jednym obozem politycznym i mamy wspólny kierunek polityczny. I tak samo pani premier Beata Szydło, jak i również pan premier Mateusz Morawiecki wspólnie walczyli o to, aby utrzymać funkcjonowanie polskich kopalni, bo pewnie dzisiaj byśmy ich już nie mieli, gdyby rządziła Platforma Obywatelska. Skoro jesteście jedną drużyną, to dlaczego premier Beata Szydło bierze udział w spotkaniach w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a te spotkania gromadzą krytyków rządu Mateusza Morawieckiego i samego premiera? Wie pan co, nie wiem, w jakich spotkaniach uczestniczy pani premier Beata Szydło. No to natomiast ja wiem, panu mówię, a pan z pewnością no bardzo, też wie bardzo o tym. Miło. Ja również uczestniczę w wielu różnych spotkaniach. Moi koledzy również się spotykają w większych, mniejszych grupach, w ministerstwach, w różnych sprawach. Ministerstwo Aktywów Państwowych jest ważnym ministerstwem, które odpowiada za kluczowy majątek Skarbu Państwa i również w tym ministerstwie sam uczestniczyłem. Jest pan krytyczny jak premier Beata Szydło wobec Mateusza Morawieckiego i chociażby decyzji dotyczących polskiego górnictwa? Ale ja nie jestem krytyczny wobec premiera, który realizuje politykę w ramach ram narzuconych przez Unię Europejską. I my premier w jakiś się sposób, na to zgodził. My, panie redaktorze, no, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Unia Europejska, Unia Europejska od wielu, wielu lat waliła Polskę pałką po głowie, wymuszając na nas zamknięcie kopalni. Jako Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica dzisiaj możemy dumnie powiedzieć, że prowadziliśmy słuszną, suwerenną politykę energetyczną w kontrze po części również do tej, którą proponowała Unia Europejska, bo gdybyśmy poszli za tym, co mówili nam brukselscy urzędnicy, dzisiaj bylibyśmy w o niebo trudniejszej sytuacji. Nie ma pan wrażenia... Dzisiaj jesteśmy uniezależnieni gazowo od Rosji. Wszyscy doskonale widzimy teraz, w jak trudnej, krytycznej sytuacji są Niemcy. Jesteśmy również w dużo lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o dostępność węgla, bo mamy swoje kopalnie, które częściowo również mogą zwiększyć wydobycie, ale również możemy ten węgiel... szybko nie ma kto w nich pracować, na co zwracają uwagę. Ale węgiel możemy zawodowe. Również zaimportować, ponieważ na rynkach światowych jest on dostępny. Jest problem, natomiast o czym problem świadczy wewnętrzna... Problem, panie redaktorze, tak jak panu powiedziałem, w tym momencie, i to jest pewne wyzwanie, które przed nami stoi, to jest kwestia dystrybucji węgla, dobrze, który napłynie do portu w Gdańsku, czy pytania. Być może będzie konieczność dwa transportu, go, czy nie ma pan transportu wrażenia, tego węgla kolejowego z portu w Amsterdamie. Czy nie ma pan wrażenia, że przekaz, którym pan mówi, całkowicie rozjeżdża się z rzeczywistością? To znaczy, że to powtarzanie, że rząd działa odpowiedzialnie i tak dalej, nie jest żadną odpowiedzią na wyzwania, które widzą Polacy, widzą wasi wyborcy, co więcej, ludzie, którzy na was głosowali i pewnie chcieliby zagłosować. A pan, przepraszam, ale mam czasami wrażenie, w niektórych sprawach cały czas nawija im makaron na uszy i mówi, zobaczcie, jest dobrze, a wy tego nie widzicie. Nie, ja nie mówię, że jest dobrze. Sytuacja jest rzeczywiście trudna i wyjątkowa i bez precedensu, bo wszyscy doskonale wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Dwa lata pandemii, która przerwała łańcuchy dostaw, zaburzyła te łańcuchy dostaw również na rynku energii. Teraz mamy wojnę i na Ukrainie i atak Rosji, naszego wschodniego sąsiada, co również w znaczącej mierze i to jest kluczowe tak naprawdę, przyczyniło się do zaburzenia popytu, podaży na rynku europejskim, bo przecież ta błędna polityka, która była prowadzona przez Niemcy tak naprawdę w gruncie rzeczy, bo Unia Europejska dzisiaj jest pod butem niemieckim, doprowadzili nas do ściany, ale to nie Polskę, bo Polska tak naprawdę, tak jak powiedziałem, prowadziła swoją politykę i dzięki temu dzisiaj jesteśmy w o niebo lepszej sytuacji. I wie pan co? I dzisiaj Niemcy tak naprawdę nam zazdroszczą naszego właśnie Baltic Pipe'u, dzisiaj zazdroszczą nam gazoportu w Świnoujściu i dzisiaj Niemcy mówią o tym, żebyśmy my, Polacy, dzielili się gazem, który zaimportujemy, zaimportujemy z zagranicy. Ja uważam, szanowni państwo, że przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby nasi obywatele byli zabezpieczeni. Ale w sytuacji, kiedy będziemy mieli, czy powinniśmy się w sytuacji, podzielić? Kiedy będziemy mieli nadwyżki, w sytuacji, kiedy nasze przedsiębiorstwa i nasza gospodarka będzie w pełni zaopatrzona, to uważam, że jak najbardziej tak możemy w ramach
podobno Solidarności, podobno jeszcze taka istnieje, choć ja jestem mocno sceptyczny, bo uważam, że tutaj w tym momencie wiele lat ostatnich pokazało, że w Unii Europejskiej uczuciem i pewną emocją, która dominuje, nie jest Solidarność, a egoizm europejski i czysty interes narodowy. Uważam, że mimo wszystko powinniśmy naszym sąsiadom powinniśmy w jakiś sposób oczywiście pomóc, ale pod warunkiem, że nasi obywatele przede wszystkim będą zabezpieczeni, bo wtedy, kiedy my mówiliśmy, że szkodliwą jest inwestycja w Nord Stream 1, Nord Stream 2, wtedy Niemcy mówili, że jest to projekt biznesowy i żeby absolutnie się w to nie mieszać. Dużo tematów przed nami, a mamy ograniczony czas. Panie redaktorze, pan tutaj słusznie oczywiście zwrócił uwagę na apele pani premier Beaty Szydło. Wtedy, kiedy pani premier pełniła funkcję premiera, miałem okazję towarzyszyć jej w rozmowach z panią kanclerz Angelą Merkel i wielokrotnie, ja sobie nie przypominam ani jednej wizyty, żebyśmy nie wspominali o projekcie, który był wówczas realizowany, czyli projekcie Nord Stream 2. Wielokrotnie apelowaliśmy do pani kanclerz Merkel. I wie pan, co pani kanclerz mówiła? Umywała ręce, podnosiła ręce, powiedziała: słuchajcie, ale mnie to nie interesuje, to jest prywatny projekt biznesowy. My jako rząd nie mamy z tym nic wspólnego. I okazało się to kłamstwem dzisiaj. Ta polityka dzisiaj okazała się polityką szkodliwą i wszyscy niestety w Unii Europejskiej z tego powodu cierpią. Jedynie Panie Polska proszę. Tak naprawdę ma potencjał ku temu, aby zabezpieczyć się przed trudnym kryzysem gazowym, który Europa nie wtedy czeka. Panie pośle, prezes Urzędu Regulacji Energetyki w liście do minister klimatu ostrzega przed gigantycznymi podwyżkami w przyszłym roku. Żebyśmy mieli świadomość, o jakich kwotach mówimy, żeby tę świadomość mieli nasi widzowie, w tym najbardziej pesymistycznym scenariuszu ta taryfa dla energii może wzrosnąć o 180%. Mówiąc po ludzku, co to oznacza? Taki rachunek wzrósłby o około 90%, czyli jeśli ktoś płaci 100 zł miesięcznie, no to musi liczyć się z tym, że od roku 2023 będzie płacił 190 zł. Jaki jest pomysł, by nie dopuścić do wzrostu tych cen? Szanowni Państwo, wszystkie firmy energetyczne, które operują na polskim rynku, zakupują energię na giełdzie energii. Ta cena rzeczywiście dramatycznie wzrosła z uwagi na obecną sytuację międzynarodową, ale to jest kolejny argument za tym, żeby wrócić do tego, co mówiłem na samym początku. Szanowni Państwo, Unia Europejska wymaga zasadniczej reformy, również jeżeli chodzi o rynek energetyczny. My jako Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie podnosiliśmy również na forach międzynarodowych, iż konieczne jest zawieszenie europejskiego systemu handlu emisjami, bo to jest czyli ten system, który tego systemu mogłoby pomóc według Pana, tak? Na 100%. Zasadnicza część kosztów wytworzenia energii to jest właśnie system handlu emisjami, który dzisiaj generuje tak gigantyczne koszty i przekłada się na poziom rachunków w Polsce. Oczywiście rachunek dla polskiego odbiorcy to nie jest tylko i wyłącznie czysta energia, ale są również za opłaty za przesył i tak dalej. Ja mówię a tutaj w tym liście pozwoli pan? O energii elektrycznej i kosztach jej wytworzenia. Bo to będzie uzupełnienie. W liście czytamy o tym, by rząd podjął kroki, by chronić obywateli przed, tu cudzysłów, nieakceptowalnym poziomem cen wynikającym z nieracjonalnych marż producentów energii. Więc zawieszenie systemu to jeden. Drugie rozwiązanie. Uważam, że również jako obóz rządzący, jest jeszcze trochę na to czasu, powinniśmy zastanowić się nad systemem wsparcia dla tych, którzy rzeczywiście są najbiedniejsi i są w najtrudniejszej sytuacji w związku z tymi podwyżkami. I to jest jakby kolejna rzecz, a myślę, że na pewno kolejnym elementem jest oczywiście dalej rozbudowa alternatywnych źródeł energii, pozyskiwania energii, czyli to, co robimy już od pewnego czasu jako rząd Zjednoczonej Prawicy. Paweł Kukiz walczy cały czas o to, by Prawo i Sprawiedliwość zajęło się projektem dotyczącym sędziów pokoju. I mówi tak, zostają nam właściwie maksymalnie 2 miesiące, później przestaniemy głosować z PiS-em. Paweł Kukiz jest zniecierpliwiony tym, że najpierw trwały rozmowy dotyczące projektu, miał nadzieję, że uda się go szybko przeprowadzić, teraz mówi, że jeśli PiS w ciągu 2 miesięcy tego nie zrobi, to posłowie związani z Kukizem przestaną was wspierać. To jest szantaż? Nie wiem, czy to jest szantaż. Ja rozumiem, że to jest oczywiście projekt, na którym zależy panu Pawłowi Kukizowi. Projekt dla niego niezwykle istotny, bo przecież z tym projektem między innymi pan Paweł Kukiz szedł do wyborów i rozumiem, że jako politykowi zależy mu na wykazaniu przed swoimi wyborcami pewnej skuteczności i w jakiś sposób go oczywiście rozumiem. Natomiast zagłosuje pan za takim projektem? Natomiast pytanie, co w tym projekcie się znajdzie i jak będzie ukształtowana ta ustawa. On już jest przedstawiony, to przecież można było się zapoznać z tym. Ale to jeszcze zobaczymy, jaki będzie ostateczny jego kształt, dlatego że generalnie w założeniu sędziowie pokoju mieli zajmować się tymi sprawami o najniższym kalibru tak naprawdę jakiegoś skomplikowania prawnego.
Miała być to formuła sądów, które przyspieszą i w jakiś sposób odciążą sądy rejonowe ze swoich spraw. Pytanie, czy rzeczywiście ostateczny kształt przyjęty w tej ustawie będzie... Czy w ciągu dwóch miesięcy zajmiecie się tą ustawą? W tym momencie, panie redaktorze, myślę, że jest dużo więcej i bardziej palących problemów, którymi powinniśmy się zająć, jak te, o których przed momentem rozmawialiśmy, czyli kwestia budżetów gospodarstw domowych, wsparcia tych, którzy mogą być wykluczeni energetycznie, i to robimy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast oczywiście sędziowie pokoju z uwagi na te kwestie koalicyjne uważam, że powinny być poddane dyskusji na pewno w ramach naszego klubu i na forum parlamentu. Myślę, że to jest oczywiście dobre rozwiązanie. Jeden z widzów naszego programu wraca jeszcze do poruszonego wcześniej wątku, a rzeczywiście jest to ważne pytanie, i pyta, ile ton węgla będzie można kupić za 3000 zł, czyli w ramach tego dodatku. Wie pan, teraz koszty cen węgla rzeczywiście mocno poszybowały w górę, natomiast wszyscy doskonale wiemy, że głównie wynikało to z dość dużej marży, którą narzucali pośrednicy, ponieważ generalnie... Takie jest pytanie, ile ton węgla myśli pan? Tonę, dwa, tym bardziej, nie, nie chcę się zakładać, bo te ceny rzeczywiście bardzo mocno się różnią. Wszystko zależy, wszystko zależy, panie redaktorze, od tego, gdzie ten węgiel jest wydobywany, skąd jest transportowany, jaką ma kaloryczność. W związku z tym nie chcę tutaj jakby rzucać konkretną kwotą, a potem pan będzie mnie tutaj rozliczał. No to przy każdej kolejnej rozmowie. Także ja myślę, panie redaktorze, pół minuty. Co z osobami, które ogrzewają swoje domy olejem opałowym? I nie tylko, bo przecież nie tylko chodzi o olej opałowy, ale również o te osoby, które, no właśnie, które innymi źródłami energii. Dlatego uważam, że w jakiś sposób powinniśmy zastanowić się nad innymi alternatywnymi jeszcze formami wsparcia dla tych, którzy rzeczywiście tego potrzebują. Dzisiaj posiedzenie Sejmowej Komisji, będzie pan zgłaszał takie poprawki? Myślę, że będziemy rozmawiać na ten temat na klubie, ponieważ nie jestem jedyną osobą, która dostrzega ten problem w obozie Zjednoczonej Prawicy. Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.